No to wpadłem jak śliwka w kompot. Cześć, z tej strony Arauland i witam was w 60. już odcinku symulatora Farmy 2016 na moim kanale. Dobiliśmy do odcinka 60 już, może uda się nawet do setki dobić, co byłoby w sumie bardzo, bardzo fajnym wyczynem. Na początku bardzo, bardzo wam dziękuję za te ciepłe słowa, jakimi niewątpliwie przyjęliście naszą propozycję co do fizyki pola. Chciałbym tutaj też powiedzieć, że oczywiście dalsze poprawki będą wprowadzane. Na przykład jeśli chodzi o manualną skrzynię biegów, która jest obecnie wyłączona, ale wkrótce się oczywiście pojawi. Dlaczego w tej chwili jest wyłączona? Po prostu drobne zgrzyty z obecnym systemem fizyki, trzeba to dopracować. Druga sprawa, nie wiem, w sumie już nie pamiętam, czy tam mówiłem, czy nie mówiłem. Pojawi się pług Pottingera, normalnie pracujący na zawieszeniu, na fizyce, ładnie skręcający, gdzieś tak w połowie kwietnia myślę, bo w tej chwili trzeba jeszcze z glebą dużo rzeczy zrobić, trzeba ten pływający tuz ogarnąć z tyłu. Trzeba jeszcze zawieszenie poprawić, bo traktory niewątpliwie są jeszcze za sztywne. Także jest jeszcze troszkę roboty. Co dzisiaj proponuję? Otóż dalej orka, tylko że dzisiaj tym razem ogarniemy to sobie w deszczu. Sam jestem ciekaw, jak to dokładnie w deszczu się zachowuje, bo szczerze mówiąc w deszczu jeszcze nie orałem. Także nie mam bladego pojęcia, jak to działa, czy działa. Wiem z tego, co już patrzyłem, że w trakcie deszczu dużo łatwiej jest się zakopać, tak ogólnie. Nie wiem, jak będzie z orką. Podejrzewam, że będzie miał coś ciężej. Co do obciążenia silnika, obciążenia mocy, bo tam na Facebooku mi się pojawiła taka kwestia. Tak zwane locki, takie blokady. Dodamy gdzieś tak, kiedy my to planujemy wrzucić? Połowa, koniec kwietnia. Dokładnie. Chcemy, wtedy będzie to się ładnie się pojawi z manualną skrzynią biegów i tak dalej. Skrzynia biegów ogólnie pojawi się wcześniej, tylko że po prostu nie będzie ona jeszcze jakoś tak super wykorzystywana, bo prawdziwe wykorzystanie z blokadami pojawi się później troszkę. No bo myślę, że sami rozumiecie, jak już dopracujemy kwestię zawieszenia, siły hamulca, takich pierdół, to już potem nie sztuka jest dorobić blokady mocy. A jeśli w tym momencie, no i cholera, tutaj mamy to wybrzuszenie terenu, to uszkodzenie, no i już jest ciężko. Muszę chyba tak przejechać. I teraz opuść. Zobaczymy. Okej. Powinno się udać. Także te obciążenia będą ładnie wyparametryzowane tak w dalszej części kwietnia. Jezus, jak ja to orzę. To nie ma szans tego wyprostować już chyba. Co jeszcze chciałbym powiedzieć tak słowami, póki jestem rozkręcony. Szczerze mówiąc, jakoś tak mi nie daliście dużego pola do popisu, bo spodziewałem się, że będzie więcej uwag. Co prawda uwagi się pojawiały, ale nie aż tyle, niż jak się bałem. Także w sumie się z tego cieszę. I tutaj, powiedzcie mi teraz, co ja mam tutaj zrobić. Jezus, jak ja to poorałem. No traktor zachowuje się jeszcze za sztywno. Niewątpliwie. Ale wow, ale tu bryzga. Ale no cóż zrobić. Będziemy to potem kultywatorem równać jeszcze. Ja pierdziele. Dajcie spokój. Coś czuję, że mistrzem orki to ja tu nie zostanę.
Dobra, trochę podprostowałem. I teraz dopiero będzie prawdziwe wyzwanie. Aha! I pojawia się też kwestia, co prawda nie w komentarzach i nie po polskiej stronie mocy, że tak to nazwę. Ale pojawiało się też właśnie, że tam pokazywałem, jak oram pole takie gołe jakby, nie jakieś tam po żniwach i tak dalej. A powinienem coś takiego pokazać. No racja, powinienem coś takiego pokazać. Wiecie co? Nie, ja pojadę z drugiej strony. Powinienem coś takiego pokazać, tylko na razie nie ma co pokazywać, bo jeszcze nie jest dobrze zsynchronizowane choćby oranie ścierniska. Także w tej chwili nie ma co pokazywać, bo jest to beta. Oglądają mnie jeszcze osoby z zagranicy. Niech zobaczą, że coś tam nie działa konkretnie, no to już jest problem, prawda? Myślę, że sami wiecie. Bo wam powiem na legalu, no słuchajcie, to i to jest do naprawy. Dostaniecie patcha, jak będzie wszystko ogarnięte. No a gość, wytłumacz to teraz gościowi z zagranicy, który polskiego nie rozumie. No a jakoś nie wyobrażam sobie nagrywać w dwóch językach, co o tym już mówiłem. Także pewne kwestie są jeszcze do dogrania, do dopasowania i dopiero wtedy zacznę je pokazywać. No na razie muszę się troszkę ograniczyć, co nie znaczy, że tego czasu efektownie nie wykorzystam. Jezus, ja nie chcę wiedzieć, jak to pole będzie wyglądać. Boże, to jest masakra. No nie słychać teraz obciążenia silnika, ale to jest też kwestia blokad i skrzyni biegów manualnej. Zresztą do automatycznej też dorzucimy system obciążeniowy, żeby to, jakby ktoś chciał na automacie grać, żeby ładnie to miał ogarnięte. Dobra. Jak to załatwimy, co? Ja muszę wyjechać na pole. Czy ja podjadę? Nie podjadę z opuszczonymi pługami. Mamy problem. To kompletnie nie wiem, jak tu się w tej chwili zachować, żeby to dobrze zaorać. Tutaj wyszedł duży problem. Dobra, mam pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy, cofamy. I zrobimy, będziemy równać, ja wiem, że krzywdzę to pole. Tam pewnie rolnicy teraz się za głowę łapią, co ja robię w ogóle. Tak, jeszcze mi koło buksuje, no dajesz, pokaż moc. Jezus, jakby się tu przydała blokada dyferencjału. No kopią oba koła. Ja pierdziele, to jest masakra. Jak mi się jeszcze nie udało normalnie pola zaorać. Jak aktualizacja będzie już normalnie udostępniona, to będę prosił was o jakieś poradniki chyba. O tak, jeszcze ktoś tam na te, nie wiem, czy mikrofon złapał, jak powiadomienie w telefonie przyszło. Dobra, zrobimy inaczej. To będzie prawdziwe wyzwanie. Ale podejmę się orki od środka. Nigdy tego w sumie nie robiłem, dlatego chętnie się sprawdzę. Tutaj widzę takie pomocnicze linie. Czy nie wiem, pomocnicze linie to ja to tak sobie nazwałem tylko. Ale powinny mi pomóc w miarę utrzymać linię prostą. Jestem mega ciekaw, jak mi wyjdzie oranie od środka. Chociaż w sumie nie znam dokładnie sztuki orania od środka. To też, kurde, gdzieś tu światła przebijają przez kabinę. Będę musiał grafikę do poprawy zgłosić. Tu tylne są ok. Tu z tej strony, o, tu gdzieś nie widać jednego, jak się kamerę zmieni. No jakieś tam błędy są. Szczerze nie wiem, jak dokładnie orka od środka wygląda. Tyle razy to przecież widziałem u siebie, a nie wiem dokładnie, jak to działa. Wiem, że to jest chyba jakoś na obie strony,
Ale jak dokładnie? Może przy okazji odkryję jakieś tam problemy z fizyką, jakby coś tu nie działało tak, jak powinno działać. Zobaczymy. Ogólnie odniosę się jeszcze do takiej dosyć śmiesznej sytuacji. No bo jak wiecie, prowadzę też Farming Simulator World fanpage na Facebooku razem z Matem. I tam pojawił się dosyć ciekawy komentarz, mianowicie czy to będzie w Farmingu 17. Matt tam sam podjął... Lol, tu się brozda nie zrobiła. LOL! Aha, zrobiła się, tylko się zasypała czy coś? Czart wie. Matt sam podjął się kwestii odpowiedzenia temu człowiekowi, bo pewnie ja nie by tam nerwy wzięły od razu. I mnie trochę jakby śmieszyło, że gość na siłę jakby szukał, doszukiwał się tego, żeby wprowadzić to do farminga. Ja rozumiem, że efesiarze, czy tak nazwę niektóre osoby, pragną tego w takiej fizyki od dawien dawna w farmingu. Ale czy to też nie jest taki jasny sygnał, że nadchodzi coś nowego, że pora zainteresować się czymś nowym, powiedzieć sorry Giants, tym razem nie zawiedliście, a nie takie... Nie, to nie jest raczej technika dla pługów obrotowych. I tak się orać raczej nie powinno. Cholera, nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba coś takiego, jeśli mi się wydaje, nie wiem, poeksperymentujemy. I tak ogólnie tam, jak czytałem tą rozmowę, to jeszcze dopytywał, czy na pewno, kiedy jakie materiały z farminga, no przecież muszą coś zrobić i tak dalej. No, Giants chyba się nie spodziewał, że ktoś może wyskoczyć z czymś takim. Ogólnie chyba się zapatrzyli trochę za bardzo w swoją pozycję na rynku. I owszem, SF nie jest idealny. SF ma dużo jeszcze takich naleciałości, ale moim zdaniem to co pokazuje, też powinno niektórych skłonić do rozważań, czy aby nie trzeba powoli się zastanowić nad przesiadką, prawda? No bo Giants cały czas zostaje w tyle, jeśli chodzi o farminga. Farming już kompletnie jest pozbawiony jakichś nowinek technicznych. Także ja po prostu w tym momencie zastanowiłbym się, czy nie warto byłoby się konkurencją zainteresować, a nie, że my pokazujemy własne technologie, które Giants potem ma podjumać i jak Giants to zaimplementuje do farminga, to farmingowcy się ucieszą, bo mają technologię w farmingu, a konkurencja to niech idzie się tam grzmocić, że tak to ujmę ładnie. Także po prostu można się ze mną kłócić w tej chwili. Można uważać, że wygaduję bzdury, bo zaraz mi się może zarzucić, że jestem bezstronniczy, że po prostu bezsensownie hejtuję farminga. Jak to woli, jak to tam zinterpretuje, ale uważam, że nie po to pokazujemy to wszystko, nie po to nad tym wszystkim pracujemy, żeby Giants potem miał możliwość coś zgapiać i żeby ludzie od tak po prostu zostawali przy farmingu. Wiecie, to są prawa rynku, polegają na czymś trochę innym. Myślę, że ci, co się troszkę interesują czy samym gamingiem, czy ogólnie modelem biznesowym prowadzenia firmy, powinny wiedzieć, o czym ja w zasadzie mówię. No bo... Czy tu mi wyjdzie teraz bruzda? Wyszła mi bruzda. O kurde, w miarę mi to idzie. No bo nie pokazuje się swoich rozwiązań tylko dlatego, żeby i tak konkurencja miała potem przewagę. Po prostu.
moim zdaniem to jest taki moment. Nie wiem, co zaoferuje Cattleland Crops. Podejrzewam, że tam też coś może być z glebą. Ale uważam, że to wszystko jest najlepszym momentem na zainteresowanie się rozwiązaniami konkurencji. To taki mój mały wywód. Jak widzicie, tutaj ogarnąłem w miarę. W miarę mi to teraz tu idzie od środka, o dziwo. I wiem, że mając obrotowy pług się tak nie orze. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale powiedzmy, to jest takie testowanie też nowych rzeczy, nowych funkcji. Warto takie rzeczy też obadać. I moim zdaniem bez względu, czy ma się pług obrotowy, czy nie. Dobra, wyjedziemy. Kurde, ale ładnie to wygląda. Trochę jeszcze traktor za sztywno reaguje. I trochę dziwnie się pługi jeszcze na zawieszeniu zachowują. Ale już jest całkiem ładnie. Mnie najbardziej to się podoba, ten moment wjeżdżania. To jest po prostu takie piękne, jak ten traktor się przechyla, że po prostu to jest miazga totalna. I teraz od środka może uda nam się to ładnie wyprowadzić. I może uda nam się w miarę bez skrzywdzenia to pole zaorać. Która jest godzina? Jest godzina 14:53. Krze. Nam się tutaj zachmurzyło. Znaczy no, nie ma co ukrywać. Pogodę sobie włączyłem w konsoli. Mogę nią w pełni sterować. Ale podoba mi się taka ta ilość chmur. I ogólnie poziom, mamy już kilka poziomów padania deszczu. Ten jest ten jakby najagresywniejszy, taki można powiedzieć burzowy. Brakuje tylko jakichś fajnych pieronów i grzmotów. Swoją drogą ciekawy koncept na pogodę dynamiczną by to był. Muszę to sobie odnotować. Myślę, że wam też by się takie coś spodobało. Kurde. Ależ tutaj ta gleba jeszcze ma jakieś niedoskonałości troszkę. I mnie ogólnie się podoba, że mamy ograniczony zakres ruchu na traktorze w momencie orki. Bo to tak jakby urealnia też te prace. I nie mamy pełnego zakresu i nie możemy robić co chcemy, bo musimy się poddać tak naprawdę prawom fizyki. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Mamy sporo już tego odcinka i nie wiem teraz, czy to kończyć. Chyba to skończę, a jak mi braknie tematów do poprowadzenia rozmowy, to zwyczajnie jakiegoś tam speeda dam czy coś, to kurde się wciągnąłem i chciałbym to pole zaorać. Dokładnie tak. Bo zaczyna mi to iść naprawdę dobrze. I aż żal byłoby teraz przerywać. I myślę, że wy też jesteście cały czas głodni patrzenia na tę orkę, bo po prostu no dla mnie to wygląda genialnie. Tak mi się to podoba, że orać mógłbym teraz cały czas. Ile nam tu zostało? Tu pokażę, czy nie pokażę? Zaorane. Jezus, 51% dopiero? Myślę, że więcej. Tutaj nam się już jakieś nierówności pokazują. Ale jedzie w miarę prosto. Także może coś z tego będzie. Tu trzeba będzie skręcić chyba, bo... Mhm. Może przyskrobimy trochę. Muszę podnieść pługi i nakręcić. Bo widzę, że tu z opuszczonymi to nie damy rady. O! I teraz możemy orać. Teraz możemy orać na luzie. Tu tam jakieś ścięcie mi już wyszło. Podejrzewam, że będzie problem potem z wyprowadzeniem tego na prosto. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile tu zależy od mojego skilla, a ile od jeszcze zachowywania się gleby. Dlatego też mile widziane komentarze w tej kwestii, co by pomogło też rozwiązać potem ewentualne problemy. I ogólnie też powiem wam, dlaczego traktor się nie brudzi, bo pewnie zauważyliście, że jest czyściutki. Otóż deszcz na bieżąco zmywa, wiecie, zmywa brud, dokładnie tak. Ależ tutaj nam się ta gleba zaczęła wygniatać, jak widzicie.
tu już trochę popadało, to już nam się gleba zaczyna wygniatać. Bardzo ładnie to wygląda. Tu, kurde, jedziemy. Ogólnie też tam mi Piszmak mówił, że to wygląda jakby traktor nie miał napędu na cztery koła. Otóż to tak może wyglądać, bo nie ma blokady dyferencjału i tu wiadomo ciągnie koło, które ma najlżej. Ale napęd na cztery jest, to zresztą tam powinno być wcześniej widać. To nawet ja zauważyłem to, ale nie zwróciłem jakoś na filmie na... pod kątem komentarza nie zwróciłem na to uwagi. I kurde, nam się powoli zaczyna to układać jakoś. Ale szczerze, jakoś tak nie wyobrażam sobie orki na przykład z tej perspektywy. Nie wiem, wydaje mi się to ciężkie. Ja muszę osobiście widzieć, jak koło idzie, żebym mógł to w miarę wycelować. Dlatego ogromny podziw dla prawdziwych rolników, którzy nie mają takich wygód i muszą z kabiny dokładnie określić, jak to ma iść. Po prostu ja bym miał teraz, powiedzmy, sobie z tej kabiny orać, no to tak, no teoretycznie może bym to jakoś ogarnął, ale by jest ogólnie naprawdę ciężko. Oj, o, jeszcze tutaj te wybrzuszenia już w ogóle. Dobra, spróbujmy teraz trochę ze środka porać. W kamerze tylnej nie widać tych zmian glebowych, bo ona ma jakby taki troszkę uproszczony widok w celach optymalizacyjnych. Ale i tak sporo pomaga. Dobra. Asfalt tu już momentami widać, jak się błyszczy. I nie wiem, co zrobić. 22 minuty odcinka. Wyskoczę teraz. Mam nadzieję, że mi się pamiętanie fizyczne nie skasuje. Dobra. Mamy ładną pogodę. Ładniutką, tak. I całkiem nieźle to wygląda. Całkiem nieźle to wygląda. Zobaczmy bezpośrednio z góry. No, tam to tak ogólnie wyszło trochę skopane. Ale całkiem nieźle. Ogólnie orania jest jeszcze trochę sporo, także chyba sobie odpuszczę. Bo ogólnie jak wy to oglądacie, to mnie już nie ma w domu. Albo jestem w drodze powrotnej do domu. Także muszę się spieszyć, bo nagrywam to 1:40. Mam do zmontowania właśnie SF-a, którego teraz nagrywam, i do wrzucenia, plus mam jeszcze FIFA na sobotę według kalendarza, harmonogramu Kolmlik. Także troszkę roboty jeszcze mam i tutaj coś skopałem, nie wiem czemu, bo jakoś mi się tu odjechało. Trzeba będzie to trochę naprostować. Także co? Dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na następny odcinek może już ogarnę kultywowanie. Zobaczymy. Dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.